Dariusz Dziedzic, prezes Siarki Tarnobrzeg, jak nie inaczej, uśmiechnięty. Siarka wygrywa 3-0 z Karpatami i sięga po Puchar Polski. Chyba pierwszy wojewódzki Puchar Polski, ale na pewno pierwszy od wielu, wielu lat. No, nie ukrywam, że jesteśmy bardzo weleni, bo był to jeden z kilku celów, które gdzieś tam założyliśmy na tą rundę czy na ten sezon. Wygranie Pucharu Polski, znaczy finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim jest to, z tego co wiem, historycznie po raz pierwszy. Także nie ukrywam, że tym bardziej to cieszy. Zawsze gdzieś tam funkcjonowaliśmy na szczeblu centralnym, dlatego że graliśmy często na szczeblu centralnym, ale na tym szczeblu dochodziliśmy z reguły tylko do finału i nigdy nie udało się tego finału wygrać. Także dzisiaj po raz pierwszy wynik gdzieś tam, można powiedzieć, odzwierciedla to, co się działo gdzieś tam na boisku. Ambitny, bo 3-0, klasyczny hat-trick Siarki, co prawda nie zawodnika, ale w jednej połowie strzelony 3 bramki, także w drugiej połowie pokazaliśmy, że kwestia była tylko i wyłącznie tego, kiedy strzelimy tą pierwszą bramkę. Udało się strzelić 3. Podchodziliśmy z dużym respektem do przeciwnika, mimo tego, że byliśmy faworytem, to zawsze ta obawa gdzieś tam jest, bo to jest jednak finał, to jest jeden mecz i zawsze gdzieś tam każdy błąd może srogo kosztować. Tym razem się udało na 0 z tyłu i bez jakichś tam, można powiedzieć, dodatkowych perturbacji ten finał wygrać. Finał to takie zwieńczenie tego sezonu. No właśnie, tutaj podzielone są zdania, czy udanego, czy nieudanego, no bo pewnie cel mieliście nawet wyższy niż to drugie miejsce. No zgadza się, na pewno niedosyt jest, bo nie ukrywam, że można było gdzieś się spiąć na wyżyny i gdzieś tam zneutralizować naszego rywala ligowego, czyli Wieczystą Kraków, ale no wiadomo też, że konkurowaliśmy i mierzyliśmy się z rywalem trochę spoza jakby zasięgu tej ligi, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o jakość drużyny, zawodników, także to, że zrobiliśmy ten wynik, myślę, że i tak powinniśmy uznać za sukces. Założyliśmy pierwszą trójkę przed sezonem, zrobiliśmy drugie miejsce, zaraz za Wieczystą, pokonaliśmy Wieczystą, można powiedzieć, dość ewidentnie na wiosnę, gdzie ta runda była dla nas na pewno taka optymistyczna, bardzo dobre wyniki, 15 spotkań od jesieni do któregoś etapu wiosny bez porażki, czyli historyczny wynik w historii Siarki, historyczny wynik dzisiaj Puchar Polski, drugie miejsce, także nie ukrywam, że te wszystkie cele zrealizowaliśmy. Ten niedosyt, to wiadomo, że jakby się udało jeszcze awansować na szczebel centralny, no to już była taka wisienka na torcie, ale realnie ciężko było, można powiedzieć, te wszystkie cele zrealizować łącznie z awansem. Te cele, które zrealizowaliśmy, uznajemy za sukces. Chcielibyśmy, żeby to były taki, można powiedzieć, filary, żeby to były filary pod kolejny sezon, pod to, jaką Siarkę chcielibyśmy oglądać, jaką drużynę zbudowaliśmy. No nie ukrywam, że po małej korekcie chcielibyśmy w przyszłym sezonie cieszyć sympatyków, kibiców, nie tylko Siarki, ale też tych, którzy chcą oglądać dobrą piłkę ofensywną, którą Siarka gwarantuje. Czyli w przyszłym sezonie można się spodziewać znowu walki o czoło Wielkanocy. No na pewno chcielibyśmy być w gronie tych zespołów, które będą się liczyły, tak żeby gdzieś tam, można powiedzieć, nasza marka, pomimo tego, że jesteśmy dzisiaj na szczeblu trzecioligowym, no była zauważana. Dochodzą też baraże, także też będzie taki troszeczkę smaczek, że ci wszyscy, którzy włączą się gdzieś w przyszłym sezonie o walkę o to pierwsze miejsce, zawsze będą mieli gdzieś alternatywę w tym, że to drugie miejsce, z tego co wiemy, ma być barażowe, także też jeszcze to jest dodatkowy, można powiedzieć, element, który myślę, że będzie taką wisienką na torcie w trzecioligowych realiach, bo jak wiemy, wszyscy 72 kluby walczą o 4 miejsca do tej pory. W przyszłym roku dojdzie dodatkowe miejsce barażowe i to myślę, że jeżeli uda się to, można powiedzieć, wprowadzić w życie, będzie naprawdę bardzo dobry ruch i decyzja ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.